Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na, myślę, że jedno z najciekawszych rozpakowań ostatnich tygodni. Będzie to rozpakowanie klawiatury mechanicznej firmy Logitech. Dokładnie chodzi o model G910 Orion Spark, czyli klawiaturę na przełącznikach mechanicznych Roamer G, kosztującą około 700 zł. Tak więc sprzęt najwyższej półki cenowej oraz jakościowej. Przyjrzyjmy się mu bliżej, zapraszam. No dobrze, pora się zabrać za rozpakowanie tej niesamowitej klawiatury. Powiem Wam, że sam jestem jej bardzo ciekaw. Cena klawiatury G910 Orion Spark firmy Logitech to jakieś 769 zł, czyli kwota po prostu astronomiczna. Na polską kieszeń, no wręcz zabójcza. Natomiast zobaczymy sobie w recenzji, czy ta klawiatura faktycznie jest warta aż takich pieniędzy. Natomiast dzisiaj zobaczymy pierwsze wrażenia, rozpakujemy ją sobie. Zobaczmy, co mamy na opakowaniu. Przełączniki Roamer G, czyli nowe przełączniki, które mają reagować jeszcze szybciej, jeszcze lżej i mają mieć jeszcze większą żywotność niż chociażby przełączniki Cherry MX czy przełączniki Razera, które już są świetne. Tutaj mamy 70 milionów klików, aktywację na poziomie 1,5 mm oraz siłę nacisku jedynie 45G, więc faktycznie te statystyki wyglądają lepiej niż konkurencji, natomiast praktyka pokaże, czy faktycznie są warte takiej kasy. Widzicie też klawiaturę, podświetlenie i strefowe, i tak indywidualne, po prostu każdy klawisz może mieć inny kolor, inny efekt. Bardzo podobnie jak to było w przypadku klawiatury Razer Black Widow Ultimate w wersji Chroma. Myślę, że właśnie ten Black Widow to jest największy konkurent tej właśnie klawiatury w chwili obecnej, ponieważ dużo cech nam tutaj się pokrywa. Ale dobrze, już teraz bez zbędnego gadania zobaczmy jeszcze pozostałe cechy. Na bokach w sumie żadnych ciekawych informacji nie ma, natomiast rzućmy sobie okiem jeszcze na tył. Wiem Wam, że ciężko się trzyma ten karton, ponieważ klawiatura jest naprawdę ciężka. Widzimy przekrój takiej tej klawiatury, takie wizualizacje, z której znany jest Logitech. No i co, mamy podstawowe cechy, mamy troszeczkę opisów, 9 klawiszy G programowalnych, widzimy je na klawiaturze. Przełączniki mechaniczne Roamer G i ta klawiatura także działa przy pomocy aplikacji RX Control z systemami iOS lub Android, czyli możemy naszego smartfona po prostu z klawiaturą sparować i jakoś wykorzystać w grach. Jak to się odbywa? No to już zobaczymy sobie już do recenzji. Natomiast w zestawie mamy klawiaturę, dwie podpórki pod nadgarstki i dokumentację. No dobrze, to było na tyle, pora sobie rozpakować i zobaczyć. No i cóż, w środku drugi kartonik z logo Logitecha, czyli wielkim G, i już sobie spoglądamy na klawiaturkę. Cóż, powiem Wam, że robi wrażenie solidnego sprzętu. Wydobądźmy ją już w całości. Co ciekawe, jak widzicie, kabelek nie jest w oplocie. Druga podpórka pod nadgarstki. Zobaczcie, taki bardzo cienki plastik, nic specjalnego jak za tą cenę. I tutaj jeszcze instrukcja. Instrukcja też, jak widzicie, raczej minimalistyczna, malutka, podstawowe opisy, nawet tego wszystkiego nie mamy w kolorze, naprawdę tylko podstawowe informacje. Ta podpórka, która jest zamontowana, jest troszeczkę inna od tej, widzicie to teraz dobrze. Ok, dość łatwo to wychodzi. W tej klawiaturze po prostu jakaś podpórka musi być, ponieważ mamy tutaj taki stelaż przykręcony na stałe. Druga jest taka, jeszcze bardziej licha. Natomiast już wiadomo, czemu one są z tak kruchego plastiku, ponieważ mamy taki stelaż, który je usztywnia. I to jest wykonane już porządnie. No i sama klawiatura, zobaczcie, wygląda po prostu świetnie. Jak na klawisze mechaniczne, to powiem Wam, że są niezwykle ciche. Nie czuć też takiego typowego, mocnego odbijania tych klawiszy. Więc na pewno pisanie i granie będzie wyglądało troszeczkę inaczej niż ta klawiatura chociażby z Cherry MX-ami czy przełącznikami Razera. No nic, patrzymy sobie dalej. Mamy duży Enter, długi Shift, bardzo ciekawą czcionkę i takie typowe kształty tych klawiszy. Zobaczcie, to nie jest tylko rysunek, one naprawdę mają takie wcięcia, że po prostu nasz palec, jeśli go położymy, to dobrze leży na tym klawiszu.
nie próbuje nigdzie uciekać na boki, więc całkiem fajnie to rozwiązano. Przy okazji nadaje to specyficznego wyglądu. U góry mamy przełączniki MAC, MR, czyli Macro Recording prawdopodobnie. Dodatkowe przyciski. Jest ich w sumie 9, czyli liczba wystarczająca, tak myślę. Tutaj mamy kolejne przełączniki, multimedia i jeszcze taką rolkę. Co to wszystko robi? Zobaczymy sobie w pełnej recenzji. Mamy jeszcze wysuwaną, powiedzmy, stację dokującą do smartfona. Zobaczymy też w praktyce, jak to się sprawdza. Od spodu to jeszcze mamy duże antypoślizgi, naprawdę duże, i podwyższenia, które też są gumowane, więc bardzo dobrze. Kabelek mamy na stałe i oczywiście interfejs USB. Co mnie troszeczkę dziwi, że w klawiaturze za taką kasę nie mamy nawet żadnego portu USB, żadnego przedłużenia karty dźwiękowej, czy nawet własnej karty dźwiękowej. No ale cóż, mamy za to inne fajne rzeczy, nowe przełączniki, możliwość współpracy ze smartfonem. Jak to się sprawdzi, sam jestem bardzo ciekaw. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i zapraszam też niedługo na pełną recenzję. Pozdrawiam Was, cześć!